Niecałe 600 kilometrów dzieli Żory i Szczecin, ale ta odległość nie przeszkodziła żorskiej policji w udzieleniu pomocy potrzebującej kobiecie. Aspirant sztabowy Zbigniew Suchocki w ubiegłym tygodniu pomógł krztuszącej się kobiecie z Pomorza. Jak doszło do tej łączącej dwa końce naszego kraju akcji ratunkowej, o tym opowie aspirant Łukasz Chmielecki z żorskiej komendy. Dostaliśmy zgłoszenie, które odebrał zastępca dyżurnego naszej jednostki, pan aspirant sztabowy Zbigniew Suchocki. Z połączenia wynikało, iż kobieta dzwoni, że jej siostra, która mieszka w Szczecinie, coś z nią się dzieje, bo dostała tylko telefon, że źle się czuje, prawdopodobnie coś jej się dzieje. Dyżurny wiele czasu się nie zastanawiał, ustalił mniej więcej, gdzie pani mieszka, zadzwonił do jednostki policji w Szczecinie, poinformował tą jednostkę, że coś się faktycznie dzieje, żeby tam jak najszybciej policjanci i pogotowie się udało. No i dzięki temu, że ta reakcja była taka szybka, sprawna, pogotowie, które przyjechało na miejsce, też pani była już nieprzytomna na miejscu, ale udało się ją przewieźć do szpitala i uratować jej życie.